Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć. Antku, powiedz mi, czy masz już plany na może na 20 października? Na 20 października chyba jeszcze niekoniecznie, chociaż to będzie w okolicach Dnia Papieskiego. No jednak, Marto, teraz się rozpoczyna rok akademicki, teraz zajmuję się nauką, studiami i to mi zaprzęta głowę. No ale może warto oderwać się od tych książek, bo 20 października my wiemy, ale nasi widzowie jeszcze nie wiedzą, ale zaraz się dowiedzą, bo 20 października w Gdańsku odbędzie się Forum Młodzi, 13 już Forum Młodzi i Miłość. Właśnie w Gdańsku, na które was już bardzo serdecznie zapraszamy. W dzisiejszym programie będziemy mogli lepiej poznać organizatorów 13 Forum Młodzi i Miłość, a także poznamy kulisy i nawet informacje, które będą premierowymi informacjami, ale to dopiero na koniec odcinka dowiemy się, kto wystąpi w tym roku na 13 Forum Młodzi i Miłość. A Razem do Wolności to hasło forum, 13 forum, które 20 października odbędzie się w Gdańsku, ale też hasło naszego dzisiejszego odcinka. O wolności, ponieważ wolność jest bardzo, bardzo ważna i będziemy właśnie rozmawiać o wolności z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Zapraszamy was również do komentowania naszego posta na Facebooku, ale i na Instagramie. Po co walczyć o wolność? To temat, to pytanie, które kierujemy do was i czekamy na wasze odpowiedzi. My spróbujemy przeczytać wszystkie wasze komentarze na Facebooku, na Instagramie. Zapraszamy też na nasze social media, na TikToka i bądźcie razem z nami aktywnie w tym dzisiejszym programie. Tak, a teraz zapraszamy was na cotygodniowy felieton. Wolność przybiera niezliczone oblicza i odcienie, a pragnienie wolności potrafi wydobyć z człowieka nadludzkie postawy i zdolności. W imieniu wolności człowiek przekuwał lemiesze i kosy na miecze, krwawił na barykadach lub zamykał oczy na syberyjskiej puszczy przykryty całunem ze śniegu. Przykładem człowieka, który poczucie wewnętrznej wolności wyniósł do najszlachetniejszych form, był Adam Chmielowski. Swoje młode lata poświęcił ojczyźnie i pamiętnego roku pańskiego 1863 wyruszył do powstania, w którym stracił nogę. Następnie został utalentowanym malarzem. Jednak kiedy krakowska bohema poszukiwała dróg artystycznej wolności, on unosił wzrok ponad drewnianą sztalugą i tęsknił za czymś więcej niż tylko dobieranie pigmentów i krosien. Odtąd zaczął błąkać się po ciemnych ulicach, szemrano o nim w towarzystwie, że poniewiera się wśród różnych opuchlaków i nędzarzy. Kiedy jego przyjaciele szkicowali akty urodziwych modelek, on poszukiwał piękna na dworcu, w ogrzewalni i zatem podwórzach kamienic. Smak szampana i uściski baronów mógł porzucić tylko człowiek o najwyższym poczuciu wewnętrznej wolności. Tak dla świata umarł Adam Chmielowski, a narodził się brat Albert. Kilkanaście lat później ulicami tego samego Krakowa chodził inny młody artysta. Był utalentowanym aktorem i studiował polonistykę. Jednak zainspirowany losem brata Alberta porzucił teatr i poświęcił się kapłaństwu. Nazywał się Karol Wojtyła i nie wiedział jeszcze wtedy, że zostanie papieżem. Zarówno Adam Chmielowski, jak i Karol Wojtyła wiedzieli, że wolność jest dana, ale i zadana. Na rozstaju dróg posłuchali wewnętrznego głosu i wybrali trudniejszą, ale jak czas pokazał, piękniejszą ścieżkę. Wybrali większą wolność. Dziękujemy za przygotowanie dzisiejszego felietonu. Przypomnijmy, Razem do Wolności to temat naszego dzisiejszego programu, ale to również hasło 13 Forum Młodzi i Miłość, które już 20 października odbędzie się w Gdańsku. A my, aby nie przedłużać, przechodzimy do naszych dzisiejszych bardzo zacnych gości. Witamy was bardzo serdecznie. Są razem z nami Adam Ostrowski, Patrycja Kiedrowska, Krzysztof Szponar oraz Paweł Sulak. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Jesteście również, albo przede wszystkim, bo w takiej roli tutaj dzisiaj do nas przybyliście, jako organizatorzy 13 już Forum Młodzi i Miłość. To może najpierw krótko o sobie. Adam, zaczniemy od ciebie. Cześć, szczęść Boże. Adam Ostrowski, skończyłem informatykę i ekonometrię, pracuję jako konsultant wdrożeniowy IT, czy w tym, co skończyłem.
Patrycja? Szczęść Boże. Ja jestem po ekonomii i aktualnie pracuję w zawodzie. Krzysztof? Cześć, ja jestem liderem wspólnoty Młodzi Miłość i jestem adwokatem. I Paweł. Cześć, jestem Paweł. Ja się uczę jeszcze w technikum i też mam przyjemność być wiceliderem wspólnoty Młodzi Miłość. Krzysztof, jesteś liderem wspólnoty Młodzi i Miłość, jesteś też adwokatem, także na prawie się troszkę znasz. Każdy z nas ma prawo do wolności. Czym dla ciebie jest wolność, ale czym też jest wolność z tego prawniczego punktu widzenia? Wolność jest tym, co w ogóle pozwala nam na robienie tego, co dobre, ale tego, co złe. Więc zastanawiając się nad tematem dzisiejszego programu, mieliśmy taką rozkminę, czy wolność jest dobra. I wydaje mi się, że to jest trudne pytanie, bo przecież dopiero kiedy jestem wolny, mogę zrobić coś dobrego. Ale też dopiero wtedy, kiedy jestem wolny, mogę zrobić coś strasznie złego. Więc może z wolnością jest trochę jak z nożem. Nie jest dobry ani zły, tylko pytanie, jak my ten nóż wykorzystamy, czy do krojenia chleba albo mięsa, czy do dźgnięcia Pawła między żebrami. Patrycja, dla ciebie czym jest wolność? No dla mnie w przeciwieństwie do Krzysztofa, wolność kojarzy mi się bardzo pozytywnie. Kojarzy mi się bardzo pięknie. Jest dla mnie antonimem zniewolenia, bycia zależnym, uwięzienia. I gdy sobie myślę o wolności w relacji, to wydaje mi się, że dzięki wolności dążę do miłości, do takiej czystej miłości. To tak jak przy relacji z przyjaciółmi, kiedy wybieram się na spotkanie, bo chcę być na tym spotkaniu, to wyłącznie pogłębia moją relację i pozwala mi to na przełożenie relacji z Panem Jezusem, kiedy idę na adoracji z czystej wolności, no to ja mogę poznawać Pana Jezusa, jaki On jest, co On chce mi powiedzieć i Go tak prawdziwie pokochać. No i wydaje mi się, że tak w rozumieniu chrześcijańskim to wolność to nie jest nieskrępowana swoboda, tylko oparta na fundamencie wiary, życiem w prawdzie. No i Jezus Chrystus jest dla nas gwarantem prawdy, dobra i bycia wolnym. Patrycja, ale czy niekiedy wolność może przekształcić się w zniewolenie, ponieważ my dzisiaj żyjemy w strefie uzależnień, między innymi na przykład od telefonu, od internetu, od komputera. Czy ty też dostrzegasz w swoim życiu, że ta wolność nie zawsze jest taka kolorowa, tylko właśnie na przykład internet, dzięki któremu możemy być ludźmi wolnymi, sprawia, że jesteśmy zniewolonymi od tej wolności, od tego internetu? Myślę, że wolność, którą otrzymujemy, daje nam wachlarz wyborów. I co my z tym zrobimy? No to jest nasza kwestia. I jasne, mam też w swoim życiu wiele momentów, kiedy jestem przed jakimś ważnym wyborem, albo teoretycznie mniej ważnym. Na przykład, czy chcę iść, wróćmy do kwestii adoracji, nie? Czy chcę iść na adorację do kościoła, czy nie? I mogę powiedzieć, źle się czuję, może nie mam ochoty iść, to zostanę w domu. I co wtedy czuję? Dla mnie rozeznaniem są uczucia bardzo często. Wtedy będę się czuła źle, teraz już to wiem, gdzieś tam przez doświadczenia swoje, popadam, nie wiem, w stany depresyjne i tak dalej, no to jest już dla mnie uczucie zniewolenia, które, tak jak wspomniałeś, jak najbardziej wynika z tej wolności, a co za tym idzie, wyborem. Ale jeżeli ja wybiorę z tej wolności pójście na adorację, uklęknę w ławce, przywitam się z Panem Jezusem, powiem, co przeżyłam w ciągu dnia, czy tygodnia, czy z czym przyszłam po prostu, no to nie dość, że mogę doświadczyć piękna w relacji z Panem Jezusem, ale też takiego, to teraz mówię o wewnętrznym poczuciu wolności, ale też piękno zewnętrzne, czyli na przykład witraże w kościele, które mnie osobiście bardzo urzekają. I gdybym ja z tego wyboru wolności
nie weszła do kościoła, to bym nie zobaczyła tego. Więc tak, i konkludując, to bardzo pozytywnie mi się kojarzy. I o wolności będziemy rozmawiać w kolejnych strefach, bo wolność jest także tematem, tak jak już wspominaliśmy, nadchodzącego Wielkimi Krokami forum, które odbędzie się w Gdańsku, a Gdańsk też ma dużo wspólnego z wolnością. O to, co wspólnego ma z wolnością, zapytamy naszych gości już w następnej strefie. A teraz Antku. Tak, jeszcze przedtem cały czas zapraszamy do komentowania naszego posta na Facebooku i na Instagramie. Po co walczyć o wolność? Czekamy na wszystkie wasze komentarze. A teraz, jak już Marto powiedziałaś, zapraszamy do obejrzenia teledysku, do wysłuchania i obejrzenia teledysku To moc w słabości. To tytuł dzisiejszego teledysku w wykonaniu Jakub Tomalak i Karolina Miazio. Posłuchajmy. Najświętszy Duchu, czyń mą bezsilność siłą.
bylebym uczynił tyle, ile mogę. Zdobędę wtedy ja, Łotr, Królestwo Boże. To Moc w słabości. Jakub Tomalak, Karolina Miazio. Dziękujemy za ten wspaniały, piękny teledysk. Przechodzimy do naszych dzisiejszych gości. Tak, a w pierwszej strefie rozmawialiśmy dużo o wolności, a z wolnością dużo też ma wspólnego nadchodzący wielkimi krokami forum Młodzi i Miłość, które odbędzie się w Gdańsku. A ten Gdańsk też ma dużo wspólnego z wolnością. O czym nam powie Patrycja? Tak, wydaje mi się, że warto wspomnieć o bardzo ważnej dla nas Polaków osobowości, która się bardzo mocno kojarzy z wolnym miastem Gdańsk, który nawiązuje do naszego tematu forum. Jan Paweł II bardzo mocno przyczynił się do sytuacji naszego kraju, głównie też bardzo dużo narodziło się w Gdańsku, o czym możemy bardzo dużo dowiedzieć się chociażby w Muzeum Solidarności, więc między innymi dlatego mamy taką nazwę forum i... No właśnie, ta nazwa to jest Razem do Wolności. Już niedługo z Gdańska popłynie taki apel, że Razem do Wolności. No właśnie, dlaczego Razem do Wolności? Skąd wzięło się takie hasło, Krzysztof? Wolność jest jedną z najwyższych wartości człowieka. Daną przez samego Boga, bo przecież Pan Bóg, tak sobie teraz myślę, mógł postanowić, że będziemy niewolnikami bez wolnej woli. Ale wiemy, że tą wolność ograniczają różne nałogi, grzechy i warto z tym walczyć, warto rozwijać swoją wewnętrzną wolność. I bardzo w tym pomaga i wsparcie rodziny, i wsparcie przyjaciół, i bardzo pomaga w tym wsparcie wspólnoty. Dlatego ten człon Razem podkreśla i zachęca do tego, żebyśmy do wolności szli razem, a nie w pojedynkę. I razem jesteście też we wspólnocie. Jesteście członkami wspólnoty Młodzi i Miłość. I co to jest za wspólnota? Jaki jest jej charyzmat, Paweł? Nasza wspólnota Młodzi i Miłość w zasadzie dzieli się na takie dwie grupy. Grupę poniedziałkową i grupę środową. Oczywiście cała wspólnota ma jeszcze kilka gałęzi, to znaczy małżeństwa, rodziny. Natomiast ja mogę powiedzieć o tej naszej grupie poniedziałkowej, która jest licealno-studencka dla osób też jeszcze niepracujących. Jest to wspólnota, której charyzmatem jest przede wszystkim Słowo Boże i modlitwa uwielbienia. Słowo Boże, ponieważ... Na naszych spotkaniach diakonia biblijna, którą żeśmy powołali, organizuje nam te spotkania. Rozważamy na tym spotkaniu Słowo Boże, dzielimy się tym potem w grupach. A modlitwa uwielbienia, ponieważ po naszych spotkaniach mamy taką godzinną to właśnie modlitwę, trwanie przy Panu Bogu, przed obliczem Jezusa z całunu turyńskiego, który jest też naszym takim obliczem, można powiedzieć, wspólnotowym. I w zasadzie tym się głównie zajmujemy na wspólnocie. Jest to wspólnota oczywiście dla wszystkich. Ale tak jak powiedzieliście, jest pięć gałęzi tej wspólnoty, pięć podwspólnot, pięć grup. Moglibyście coś więcej jeszcze, Adam, powiedzieć na temat tych innych też gałęzi? Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście jest nas tutaj wiele. Przede wszystkim też ze względu na otwartość, jaką mamy. Nasza wspólnota jest otwarta
tutaj na przykładzie środy na wszystkie osoby, które się pojawiają, między innymi tutaj przez różnego rodzaju działania, które podejmujemy. Bo mamy i mszę raz w miesiącu, adorację Najświętszego Sakramentu, mamy również konferencje, które są dla nas istotne, tak żeby wzrastać nie tylko duchowo, ale także i intelektualnie. Więc również właśnie w tym kierunku działamy i jesteśmy otwarci właśnie na wszystkie osoby, które się pojawią. Czy się pojawią raz, czy zostaną z nami dłużej, są tak samo mile widziane. Natomiast to jest druga część. Jest poniedziałek, jest środa, ale istotną częścią, jako tak rozumianej całej wspólnoty, są również i pozostałe grupy. Takie jak grupy osobno męska i żeńska, tutaj u nas tak zwane stanówki, w których też się spotykamy, jak również też i grupy małżeńskie. Kręgi, mamy trzy kręgi małżeńskie, w których odpowiednio małżonkowie mogą razem też wzrastać. Czyli tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Krzysztof, jaka jest właściwie historia wspólnoty Młodzi i Miłość? Kto jest inicjatorem tej wspólnoty? Jak to się wszystko zaczęło? Ponieważ ta wspólnota już troszkę nad Bałtykiem istnieje. Tak, wspólnota Młodzi i Miłość działa od 11 lat. Wszystko zaczęło się dzięki księdzu Zbigniewowi, który jest naszym duszpasterzem niezmiennie od samego początku i który jest proboszczem w parafii gdańskiej Letnicy. Natomiast prawdą jest, że do wspólnoty należą ludzie też spoza parafii, dużo ludzi jest spoza parafii. Też jednym z wydarzeń wspólnoty Młodzi Miłość jest speed dating. Czy moglibyście coś więcej na ten temat powiedzieć, Krzysztof? Organizujemy 7 października katolicki speed dating, czyli szybkie randki, ale tą sferą naszej działalności zajmuje się Adam, więc jemu oddam głos. Tak, zgadza się, dzięki Krzychu. 7 października organizujemy już piątą serię naszych speed datingów, w której to tym razem gościmy osoby do 32 roku życia i organizujemy w formie takich luźnych, 5-minutowych spotkań twarzą w twarz, w parze możliwości właśnie poznania się. I to jest też istotne, że naszym celem, oprócz tutaj oczywistej kwestii małżeństwa, tak, poznania tej drugiej osoby, z którą będziemy mogli spędzić życie, to jest też poznanie siebie, zaproszenie do wspólnoty i taka otwartość. Chciałabym zapytać o owoce tej inicjatywy. Czy są już jakieś małżeństwa, które się tam poznały? Tak, już wiemy o co najmniej jednym małżeństwie, które się zawiązało tutaj z naszych speed datingów. No a czy jeszcze? Ale jak wygląda takie spotkanie speed datingowe? Czy to jest takie typowe, jak widzimy w amerykańskich filmach, że podchodzimy do różnych stoliczków i wybieramy i potem wymieniamy się numerem telefonu? Jak to u was wygląda? Trochę tak. Natomiast zaczynamy najpierw modlitwą i potem rzeczywiście jest tak, że siadamy, mamy właśnie te 5 minut na taką rozmowę twarzą w twarz, poznanie się i odpowiednio później możemy przechodzić między parami, w czasie przerwy również się poznać, przy kawie, przy herbacie, trochę z sobą porozmawiać i rzeczywiście zwieńczeniem jest modlitwa i później wymiana, jeżeli będą osoby chciały się poznać, to jest rzeczywiście też ten aspekt wymiany telefonów. A to jest ważne też we współczesnym świecie, żeby znaleźć taką osobę, która ma podobne wartości do nas i żeby na tym gruncie się przede wszystkim dogadać, bo to jest ważne, prawda? Tym bardziej, że też w Gdańsku chyba to nie jest takie łatwe. Nie wiem, do czego ty nawiązujesz. Myślę, że w Gdańsku nie brakuje ludzi głęboko wierzących, którzy rzeczywiście kochają Pana Jezusa. I to widzimy na naszych spotkaniach, widzimy to na forach Młodzi i Miłość, gdzie przychodzi po kilkaset osób. Warto może wyjaśnić nazwę naszej wspólnoty Młodzi i Miłość. Dlaczego właśnie tak? No młodzi to wiadomo, wspólnota dla ludzi młodych, a miłość dlatego, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który, jak pisze święty Jan Ewangelista, jest miłością. A więc dla mnie to było takie bardzo odkrywcze kiedyś, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo miłości. A więc to, co tak naprawdę trafniej definiuje mnie jako człowieka, mnie jako Krzysztofa, to jest miłość. To moje powołanie, to moje, miejmy nadzieję, imię, przynajmniej do tego dążmy, że to jest moja tożsamość, że ja chcę kochać i chcę być kochanym.
I tego uczy też wspólnota, tego uczy rodzina, tego uczą przyjaciele i to jeden z naszych charyzmatów. Czyli skoro wspólnota Młodzi i Miłość, to tej inicjatywy speed datingu nie mogło zabraknąć, już jest zorganizowana, także oczywiście zapraszamy też tutaj chętnych z nadmorza, jakby były takie osoby, no to promujemy, tak. Zapraszamy. Zapraszamy do wspólnoty Młodzi i Miłość. Zaraz wrócimy do członków wspólnoty Młodzi i Miłość, zaraz opowiemy więcej o tym 13. forum wspólnoty Młodzi i Miłość, ale przedtem zapraszamy Was cały czas do komentowania naszego posta na Facebooku i na Instagramie. Po co walczyć o wolność? To pytanie, które kierujemy do Was. Romuald odpowiada, wolność jest darem Boga. Jako taki powinien być pielęgnowany z miłości do dawcy. Źródłem naszej wolności jest Duch Wolności, Boży Duch. Dlatego walka o wolność polega na doskonaleniu wolnej duszy i wprowadzaniu tej wolności do rzeczywistości zewnętrznej. To znaczy, że walka o wolność jest ewangelizacją, a ewangelizacja to nasze zadanie. Dziękujemy za wszystkie Wasze komentarze. Jest ich naprawdę bardzo wiele. Zapraszamy Was cały czas również na naszego TikToka, profilu Westerplatte Młodych. A teraz zapraszamy Was na fragment świadectwa z cyklu Wierzę w Boga, które wygłosi Marcin Kobierski. Początek to był człowiek. Spotkać ludzi, rozmawiać, mieć fajne kontakty, a ten Pan Bóg dopiero gdzieś tam jakby pobocznymi drogami dochodził do mnie. Ta wiara jest ciągle dla mnie jakąś taką nauką i takim poszukiwaniem Pana Boga, że mam wrażenie, że On, raz widzę Go bardzo wyraźnie, innym razem muszę okulary założyć, żeby Go dostrzec. W człowieku też jest Pan Bóg i to spotkanie z człowiekiem też jest jakby poszukiwaniem Pana Boga, chociaż może nie do końca uświadomionym, ale te dobre i pozytywne relacje, które budowaliśmy, one potem zostały we mnie i zawsze też są taką tęsknotą do spotkań właśnie z takimi ludźmi, którzy mnie ubogacają. Ja cały czas spotykam ludzi, którzy coś tam we mnie budują. To jest dla mnie największa łaska, jaką otrzymałem w życiu od Pana Boga. To są ludzie. Marcin Kobierski. Wierzę w Boga. To był Marcin Kobierski we fragmencie z cyklu Wierzę w Boga. Całość będzie można usłyszeć i zobaczyć już jutro o 15.30 na antenie naszej stacji. A my przenosimy się do naszych dzisiejszych gości, organizatorzy 13. Forum Młodzi i Miłość. To wydarzenie jest już od 13 lat. Wspólnota Młodzi i Miłość go organizuje w Gdańsku. Tak naprawdę powiedzcie, co to jest za wydarzenie, skąd pojawiła się inicjatywa, żeby powstało takie spotkanie wspólnoty Młodzi i Miłość. Ważne dla nas pytanie jest takie, jak skutecznie ewangelizować dzisiaj, zwłaszcza naszych równolatków czy młodszą młodzież. I jedną z prób odpowiedzi jest taka, kogo chcemy naśladować naszych idoli? To są dzisiaj autoryteci i można się na tą rzeczywistość obrażać albo w tej rzeczywistości żyć i zadziałać. I idea forum Młodzi i Miłość jest taka, że próbujemy znaleźć czas i przestrzeń, żeby zgromadzić z jednej strony współczesne autorytety, idoli, często są to gwiazdy estrady, gwiazdy internetu, gwiazdy filmowe, a z drugiej strony właśnie idoli, którzy fani, z drugiej strony mamy fanów, którzy chcą ich słuchać. I tak jak się spotykają często na trybunach sportowych czy na koncertach, tak forum jest tą przestrzenią i tym czasem, kiedy mogą się spotkać i porozmawiać o tym, co naprawdę najważniejsze. A jak wygląda takie forum? Bo już 12 razy było organizowane, teraz po raz 13. I jak wygląda taki dzień?
Zaczynamy wieczorem. Pierwszą konferencję będzie miał Mikołaj Kapusta, znany youtuber, teolog. Może poczekajmy, jeszcze na sam koniec powiemy dokładnie, kto będzie, a teraz powiedzmy o tych ogółach, o szczegółach powiemy na sam koniec. Jasne. Ogólnie będzie na początku konferencja. Natomiast potem będzie świadectwo znanego aktora, a trzecim punktem będzie świadectwo znanego rapera i też koncert tegoż rapera, a wszystko będzie uwieńczone uwielbieniem. Czyli naprawdę w tym roku szykuje się 20 października atrakcyjny wieczór i jeżeli ktoś jest z Gdańska, to obowiązkowo powinien pojawić się na stadionie, prawda, w Gdańsku. A jeżeli ktoś jest spod Gdańska, to też koniecznie zapraszamy. Jaka jest historia tego wydarzenia? Kto już był na tym wydarzeniu, kogo można było usłyszeć, bo to już 12 spotkań za nami. Poprzednimi zaproszonymi gośćmi byli na przykład Anatom, był Radosław Pazura, był ksiądz Grzywocz, był ksiądz Pawlukiewicz, był Jacek Pulikowski. Prawdę mówiąc, nie mam pamięci do nazwisk, bo przez 13 lat było ich już naprawdę wiele, ale zawsze staramy się dobierać wśród tych trzech gości, żeby z jednej strony był jakiś specjalista, ekspert oraz gwiazdę właśnie estrady, czy filmu, czy sportu, tak żeby połączyć z jednej strony tą wartość, no, umownie powiedzmy merytorycznego wykładu, krótkiego, a z drugiej strony świadectwo kogoś, kto jest autorytetem dla młodzieży, kto naprawdę może przekonać własnym przykładem, że można żyć dzisiaj Ewangelią, nawet w show biznesie, który tak łatwo byśmy skreślić, że tam to tylko Sodoma i Gomora, przecież tak nie jest i warto to pokazać. Jakie jest zainteresowanie takim forum? Ile osób przybywa? Zawsze to jest 500 tysięcy ludzi, w zależności od roku. Adam, po co są takie wydarzenia? Czy one są potrzebne dla współczesnej młodzieży? Czy takich wydarzeń jest już za dużo w Polsce, czy może za mało? Jak też to wygląda w Gdańsku? W Gdańsku zdecydowanie tutaj takich wydarzeń, takich wspólnot jak nasza, z takim rozmachem, rzeczywiście nie ma. Tutaj to, co działamy właśnie szeroko, między innymi właśnie goście, których zapraszamy. Wszystko, co robimy, właśnie robimy po to, żeby jak najbardziej tutaj otworzyć się, otworzyć na ludzi, otworzyć ich serca i właśnie naszą postawą i świadectwami właśnie gości, którzy będą, pokazać, jak żyć wiarą, to, że wśród nas może gdzieś tam ukryci, ale są osoby wierzące, nawet wśród właśnie osób znanych, które też się pojawią. Tak? Teraz po prostu mamy do was tyle pytań. Patrycja, czy jest zapotrzebowanie też na gości? Jak to wygląda organizacja, zaproszenie takich gości na takie spotkanie? Czy plejada tych gości rzeczywiście jest duża? Czy co roku musicie wymyślać i długo trwa ten proces decyzyjny nad znalezieniem gościa? Wydaje mi się, że autorytetów nie brakuje. Dzięki też mediom społecznościowym możemy dowiadywać się o przeszłości osób popularnych albo aktorów, czy no, z różnych dziedzin. Faktycznie od osób, które gdzieś tam mogą prowadzić naszą młodzież polską. No właśnie, więc a stricte sprawy organizacyjne, to wydaje mi się, że Krzysztof jest bardziej kompetentny. To zaraz o tych sprawach organizacyjnych będziemy rozmawiać. Cały czas zapraszamy was do komentowania naszego posta na Facebooku Po co walczyć o wolność? Daniel odpowiada, aby nie utracić wolnej woli, którą dał nam Pan, a Olaf, żeby nie być zniewolonym. Niby krótkie, ale tak ważne odpowiedzi. Wartościowe, dokładnie. A zaraz po materiale, który zostanie wyemitowany, Krzysztof będzie w końcu mógł zdradzić, kto będzie tegorocznym gościem na nadchodzącym forum, ale teraz zapraszamy was na materiał promocyjny.
Polsat plus Arena Gdańsk. 13. Forum Młodych, 20 października, godzina 18. Tak Krzysztof, jest. Kto wystąpi? Znany aktor Michał Misiek-Koterski ze swoim świadectwem. Będzie też Edzio, raper, zawodnik mieszanych sztuk walki, znany TikToker, który kiedyś chodził na nasze spotkania środowe, nie mogę z radością nie wspomnieć, oraz Mikołaj Kapusta, też nasz absolwent, dzisiaj teolog, znany youtuber, prowadzi kanał Dobra Nowina. Czyli ci goście są zacni w tym roku. Powiedz Krzysztof jeszcze właśnie, jak wygląda organizacja takiego wydarzenia? Kiedy wy rozpoczynacie organizację tego wydarzenia? Czy to są zaproszeni goście tydzień, dwa tygodnie przed, czy wiele, wiele miesięcy wcześniej? Prawdę mówiąc, już mam zrobioną listę kilkunastu potencjalnych gości na forum na przyszły rok. Więc w jakimś sensie te przygotowania zaczęły się już teraz. Ale prawda jest taka, że takie już intensywne przygotowania to są powiedzmy dwa miesiące przed samym forum. Gości nie zapraszamy na tydzień czy na dwa tygodnie przed, bo to po pierwsze byłoby niewykonalne z punktu widzenia ich kalendarzy, to byłoby niewykonalne z punktów organizacyjnych, promocyjnych i naszych kalendarzy też. I kogo zapraszacie na to forum? Do kogo to forum ma dotrzeć? Kto może przyjść na takie spotkanie? To jest spotkanie otwarte. Wstęp jest wolny. Wystarczy przyjechać na stadion. Adresujemy nasze spotkanie przede wszystkim do ludzi młodych. Ale jest to spotkanie otwarte, więc osoby w średnim wieku czy bardziej dojrzałe też są bardzo mile widziane i na wszystkich czekamy z otwartymi ramionami, bo tam po prostu ma dziać się Ewangelia i nic więcej. Ona jest skierowana do każdego. Ale jeszcze o jednej osobie nie powiedziałeś, bo Paweł będzie prowadził tegoroczne forum, prawda? Jest stres? Czy jest stres? No zawsze jest jakiś stres, nie przed takim dużym wyzwaniem, ale poniekąd czuję też w tym pokój, bo długi czas na modlitwie. Właśnie miałem takie pragnienie, żeby takie wydarzenie poprowadzić, takie wydarzenie ewangelizacyjne i Pan Bóg dał mi właśnie taką szansę, więc wiem, że jeżeli jest to od Boga, to że będzie wszystko dobrze i wtedy już odczuwam taki spokój. Jest też zespół Kierunek Niebo. Dowiedzieliśmy się, że to jest zespół wasz wspólnotowy, który gromadzi się, który organizuje się właśnie na forum, ale który składa się z członków wspólnoty Młodzi i Miłość. Tak jest, to członkowie naszej wspólnoty oraz zaproszeni muzycy. Często i o tym może z Akademii Muzycznej. Więcej powiemy w radiu, bo czas naszego programu już pomału dobiega końca, ale jeszcze przeczytamy, Antek, komentarze na naszym Facebooku. Tak, oczywiście. Dziękujemy wam za wszystkie wasze komentarze. Było ich naprawdę bardzo dużo. Między innymi Agnieszka odpowiada na pytanie, po co walczyć o wolność, aby być Bożym dzieckiem, Bożą córką umiłowaną. Natomiast Adam, aby osiągnąć życie wieczne. No właśnie, warto walczyć o wolność. Też między innymi święty Jan Paweł II mówił, że o wolność warto walczyć. A mówił do nas, być prawdziwie wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Być wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia i czynić to, co jest prawdziwym dobrem, to być człowiekiem dla drugich. Bardzo serdecznie dziękujemy wam za to, że byliście dzisiaj z nami podczas tego programu. Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom i organizatorom 13. Forum Młodzi i Miłość. Był dzisiaj razem z nami Adam, ale też była Patrycja, Krzysztof i Paweł. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. I cóż, z naszej strony możemy wam życzyć tylko powodzenia, aby wszystkie wasze plany udały się, aby wszystko udało się perfekcyjnie zorganizować i aby publika dopisała. Wam, kochani widzowie, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszy program, ale Marto, to nie koniec dzisiejszej rozmowy. To nie koniec, dlatego że o 21:30 będziemy mogli usłyszeć naszych gości w audycji Czas Wzrastania. Przypomnijmy jeszcze, że już niedługo ukaże się na Facebooku wydarzenie, do którego będzie można dołączyć. Tutaj nasi goście mówili, że pewnie w następnych godzinach, może dniach, ale też będzie można do takiego wydarzenia na Facebooku dołączyć. A was zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek programu Westerplatte Młodych o godzinie 18:15. Do zobaczenia. Do zobaczenia.